Siemanko kochani, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Juken, a to jest taka specjalna seria pytania od widzów, czyli taka seria, w której odpowiadam na zadawane przez was w komentarzach czy na łowisku pytania. Padło takie pytanie, prośba, abym nagrał odcinek i pokazał, jak założyć sygnalizator brań na wędkę, także od razu spieszę z informacją. Pierwsza rzecz bardzo ważna. To sygnalizator możesz założyć tylko i wyłącznie na wędkę gruntową bądź wędkę feeder. Mówimy teraz o tych wędkach, które tutaj masz w sklepie, czyli albo feeder, albo gruntowa. Nie założysz sygnalizatora na wędkę karpiową, nie ma takiej możliwości, nie da się. Nie założysz ani na wędkę castingową, czy na spinningową, ani po prostu na zwykłą wędkę spławikową. Więc jedyną opcją, gdzie możesz ten sygnalizator brań założyć, no to są wędki te dwie, czyli feeder, jak masz mniejszy level, a później jak już masz większy level, no to wędki gruntowe. Więc to jest pierwsza bardzo ważna informacja. Druga bardzo ważna rzecz, no żeby założyć sygnalizator, musisz go najpierw mieć w ekwipunku, czyli musisz go kupić. Gdzie się kupuje ten sygnalizator? Moi drodzy, wchodzicie w sprzęt wędkarski, i pod spławikami jest coś takiego jak klasyczne sygnalizatory. Wchodzicie tutaj. Jak widzicie, ja mam kupione, gdzieś tam miałem jakieś zielone kupione, gdzieś mam niebieskie. To tak zależy naprawdę od levelu, bo jeśli masz mniejszy level niż 14, no to możesz tylko kupić któreś z tych. I tak jak widzisz, no ta cena nie ma wielkiej różnicy. Wiadomo, im bardziej czułość jest wysoka, tym lepiej, tak? Czyli im wyższa czułość tego sygnalizatora, tym oczywiście lepiej. Ja mam akurat ten w tej chwili niebieski, jego używam, ale też takiego protipa ci zdradzę. Jeżeli łowisz większe ryby, jak na daną wędkę, to tak naprawdę aż tak te sygnalizatory, one działają bardzo podobnie i nie ma tu wielkiej różnicy. Ja na przykład, jak miałem różne wędki, ale wyglądały bardzo podobnie, bo gdzie dużo się dzieje i szybko się dzieje, to żeby je sobie jakoś oznaczyć, to po prostu kolorem sygnalizatora sobie słabszą wędkę zaznaczałem, że na przykład miałem żółty czy zielony sygnalizator na jednej wędce, na innej miałem niebieski, wiedziałem, że na przykład na niebieskiej wędce mam najmocniejszą wędkę i jak tam bierze jakaś ryba to mocno, to w pierwszej kolejności będę korzystał z tej mocnej wędki, bo szybciej rybę wyciągnę. No tak przy okazji akurat sygnalizatora taki protip. No i dobrze, no jak założyć ten sygnalizator? Czyli wiesz już, że możesz go założyć tylko i wyłącznie na wędkę gruntową. No i tu mamy na przykład sobie wędkę gruntową, proszę bardzo. Tu jest takie miejsce, zobaczcie, już mam założone. Widzicie tutaj zaraz, jak masz haczyk, masz przynętę, obok masz takie szare miejsce z takimi tutaj dwoma rogami. No i po prostu w to miejsce musisz przeciągnąć sygnalizator. Przypuszczam, że będzie to też działało teraz po aktualizacji, jak się dwa razy kliknie. Proszę bardzo, jak klikasz, jesteś na wędce, wystarczy dwa razy kliknąć, jak masz w ekwipunku czy w domu. Zależy, gdzie ci ten sygnalizator oczywiście się umieści, tak? Czy w magazynie, czy, czyli w domu, czy w plecaku. Ale klikniesz dwa razy, on się automatycznie zakłada na wędkę. I tak jeszcze na zakończenie, a propos sygnalizatorów. Kiedy nagrywam to do ciebie, ten odcinek w tej chwili, dosłownie pół godziny temu, moi drodzy, to jest informacja z ostatniej chwili dotycząca sygnalizatorów, bo na moim kanale jest jeszcze ten, no ja nie będę raczej tego filmu usuwał bez sensu, bo wiecie, że tak było, że sygnalizatory po prostu nie działały po aktualizacji, po update'cie, ale dosłownie z ostatniej chwili, pół godziny temu, moi drodzy, pobrała mi się nowa aktualizacja, już przetestowałem przed chwilką i działają sygnalizatory ponownie, działa wszystko tak, jak działało kiedyś. Natomiast jeśli tobie jeszcze nie działają, to proponuję ci sprawdzić, czy na pewno masz pobraną najnowszą aktualizację, bo może nie masz tego automatycznie ustawionego w Steamie i musisz ręcznie pobrać update, to wtedy jak najszybciej pobierz sobie ze Steama update i do Fishing Planet i te sygnalizatory będą ci działały idealnie tak jak należy. Także mam nadzieję, że pomogłem. Tutaj masz, mówię, takie okienko sygnalizatora, więc znajdujesz sygnalizator, on jest zazwyczaj tam, gdzie haczyki. Jeszcze tutaj tak jakbyś miał, czy miała problem ze znalezieniem tego sygnalizatora, to on zawsze jest tam, gdzie są haczyki. Widzisz? Tu są haczyki, jest sygnalizator, czyli albo go przeciągasz ręcznie, tak, możesz przeciągnąć ręcznie, a możesz dwa razy na niego kliknąć i on się sam na tą wędkę zamontuje. To tyle ode mnie. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście śmiało, moi drodzy, piszcie, pytajcie. Staram się w tej serii na każde pytania, nawet wydające się wam głupimi pytaniami, staram się na nie
odpowiedzieć, pomóc, doradzić. Pamiętaj, nie założysz sygnalizatora na wędkę inną niż gruntowa bądź feeder. Nie założysz na spinning, nie założysz na wędkę spławikową, tylko i wyłącznie musi to być wędka feeder bądź gruntowa. Jeśli pomogłem, to będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę. I swoją drogą, mało osób oglądających moje filmiki, kochani, subskrybuje mój kanał, także koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i też śledzić tą serię z levelowania konta, w której pokazuję wam swoje wyniki, swoje postępy w grze. Także do następnego odcinka. Trzymaj się. Cześć!